Zapomnieni piłkarze, część druga. Wracamy do zawodników, którzy mieli wszystko co potrzeba, by zapisać się w historii tego sportu jako kompletne legendy, jednak nie byli w stanie wykorzystać w pełni swojego potencjału i niestety skończyli jako zapomnieni piłkarze. Jeżeli chcecie, żeby ta seria była kontynuowana, to oczywiście dajcie mi znać, no i piszcie swoje propozycje zapomnianych piłkarzy w komentarzach. Dziś wraz ze mną tych zawodników będzie omawiał Michał z kanału Ostatni Gwizdek. Cześć, ja jestem Michał, no i życzymy miłego oglądania. Dlatego teraz przejdźmy już do głównej treści tego odcinka. Radamel Falcao. Ten zawodnik w 2013 roku należał do grona najlepszych piłkarzy na świecie. Charakteryzowała go siła, szybkość oraz doskonałe wykończenie. W swoim najlepszym okresie kariery, który przypadał na sezon 2013-14, ten kolumbijski napastnik był wyceniany na 60 milionów euro, co na tamte czasy było ogromną kwotą. 18 sierpnia 2011 roku Falcao przeszedł z Porto do Atletico Madryt za 40 milionów euro. Była to znakomita decyzja, ponieważ w Madrycie Falcao wszedł na zupełnie inny poziom i pomógł Atletico w zdobyciu Ligi Europy, gdzie w finale zdobył dwie bramki i jednocześnie stał się pierwszym graczem w historii, który wygrał to trofeum dwa razy z rzędu, zostając jednocześnie drugi raz z rzędu królem strzelców rozgrywek. Poza tym z Atletico wygrał Super Puchar Europy oraz Copa del Rey. Falcao odszedł z Atletico w 2014 roku, przechodząc do AS Monaco. Od tego momentu kariera Kolumbijczyka szła już tylko w dół. Reprezentował on później barwy takich drużyn jak Manchester United, Chelsea czy Galatasaray, jednak w żadnym z tych zespołów nie udało mu się powtórzyć sukcesów z Atletico. Aktualnie Radamel Falcao wciąż jest profesjonalnym piłkarzem i reprezentuje barwy Rayo Vallecano. Ma 37 lat i Transfermarkt wycenia go na 1,5 miliona euro. Mimo tego, że kiedyś należał do grona najlepszych piłkarzy na świecie, to jednak teraz mało kto o nim pamięta. David Luiz, brazylijski obrońca, który przez wiele lat grał na najwyższym poziomie i reprezentował barwy topowych drużyn. Swoją przygodę z europejską piłką zaczynał w Benfice, a zadebiutował w niej w meczu z Paris Saint-Germain, czyli z drużyną, w której w przyszłości będzie występował. 31 stycznia 2011 roku Luiz przeszedł za nieujawnioną kwotę do Chelsea, z którą podpisał 5-letni kontrakt. Brazylijczyk w Chelsea bardzo się rozwinął i stał się kluczowym graczem The Blues. Jego dobre występy na boiskach Premier League dały mu również funkcję kapitana w reprezentacji Brazylii. Przełomowym punktem w jego karierze był Mundial w Brazylii, na którym środkowy obrońca zdobył dwie bramki w bardzo ważnych spotkaniach. Po Mundialu zdecydował się na transfer do PSG, jednak wrócił do Chelsea już po dwóch sezonach. W 2019 roku reprezentował barwy Arsenalu, w którym grał do 2021. Aktualnie David Luiz wciąż gra profesjonalnie w piłkę i reprezentuje barwy brazylijskiego Flamenco, natomiast Transfermarkt wycenia go na zaledwie 500 tysięcy euro. Jack Wilshere, niegdyś największa nadzieja angielskiej piłki. Wilshere był uznawany za ogromny talent. Jest wychowankiem Arsenalu, w którym zadebiutował w 2008 roku w przedsezonowym meczu z Juventusem. Po jego debiucie ówczesny trener kanonierów Arsene Wenger publicznie chwalił młodego pomocnika, mówiąc: "Widzieliśmy Jacka Wilshere, który zatrzymuje na sobie wzrok. Jest on zaskakująco dojrzały jak na swój wiek. Zapomnisz, ile on ma lat, kiedy zobaczysz, jak się prezentuje na boisku." W Premier League zadebiutował w wieku 16 lat i 256 dni, co dawało mu status najmłodszego gracza Arsenalu. W wieku 21 lat Wilshere wyceniany był na 40 milionów euro. Prezentował ogromny potencjał i widziano w nim przyszłą legendę Arsenalu, jak i ogólnie legendę piłki nożnej. Niestety Anglik przez kontuzję nie był w stanie osiągnąć pełni swojego potencjału. Nie utrzymał miejsca w wyjściowym składzie kanonierów, co później przełożyło się na transfer do West Hamu. Wilshere znacznie obniżył swój poziom i finalnie zakończył karierę w wieku 30 lat. Miał osiągnąć bardzo dużo i zdecydowanie miał na to potencjał. Jednak dziś Wilshere można zaliczyć do grona zapomnianych piłkarzy. Alexandre Pato, a właściwie Alexandre Rodriguez da Silva. Brazylijski napastnik rozpoczął swoją przygodę z piłką nożną w wieku zaledwie 3 lat. Od tak młodego wieku grał w piłkę halową w swojej rodzinnej miejscowości. Jego ogromne umiejętności jak na bardzo młody wiek sprawiły, że zaczęło się robić o nim głośno. Gdy Alexandre miał 10 lat, wykryto u niego nowotwór. Na szczęście Brazylijczyk wygrał tą walkę i mógł znowu wrócić do tego, co kocha. Jego talent był ogromny i napastnik z łatwością piął się coraz wyżej w brazylijskiej piłce juniorskiej. W końcu w letnim oknie transferowym sezonu 2007-2008 za sumę 22 miliona euro przeszedł do zespołu Milanu. Miał wtedy zaledwie 17 lat.
lat. Bardzo szybko wpasował się do drużyny i świetnie się prezentował. W wieku 20 lat wyceniany był na 40 milionów euro, co w 2010 roku było naprawdę bardzo wysoką kwotą. W sezonie 2010-2011 piłkarze Milanu zdobyli Mistrzostwo Włoch, do czego bardzo przyczynił się Alexandre Pato, który w tamtym sezonie strzelił 14 bramek w 25 spotkaniach i tym samym był najlepszym strzelcem klubu. Niestety kariera Brazylijczyka poszła w bardzo złym kierunku, głównie przez jego kontuzje, które nie pozwalały mu utrzymać tak wysokiego poziomu. Już w 2013 roku, gdy Pato miał zaledwie 23 lata, zdecydował się opuścić Europę. Od tamtego momentu niestety było coraz gorzej. Brazylijczyk próbował swoich sił w naprawdę wielu drużynach, takich jak chociażby Chelsea czy Villarreal, ale niestety nie udało mu się zapisać w historii, a uchodził za ogromny talent. Alexandre Pato ma aktualnie 34 lata i wciąż gra w piłkę. Reprezentuje barwy brazylijskiego São Paulo, a jego wartość transferowa to 700 tysięcy euro. Ricardo Quaresma, portugalski skrzydłowy, którego poza listą zapomnianych piłkarzy moglibyśmy również umieścić w zestawieniu najbardziej zmarnowanych talentów. Quaresma miał coś, co rzadko widzieliśmy w piłce nożnej. Jego talent do dryblingu był niesamowity, jednak jego największym atutem były umiejętności strzeleckie, których nie da się nauczyć. Portugalczyk potrafił nadać piłce takiej rotacji, że bramkarz nie był w stanie przewidzieć, gdzie ona poleci. Był do tego bardzo szybki i świetnie czytał grę. Niestety to wszystko nie przełożyło się na wyśmienitą karierę. Quaresma zaczynał swoją przygodę z piłką w Sportingu Lizbona. Grał tam w tym samym czasie co Cristiano Ronaldo i według wspomnień portugalskich dziennikarzy to Quaresma wykazywał większy potencjał i budził większe nadzieje. To wszystko przełożyło się na transfer do FC Barcelony. Latem 2003 roku Portugalczyk podpisał kontrakt z Blaugraną, która zapłaciła za niego 6 milionów euro. Został on okrzyknięty mianem nowego Figo, jednak na Camp Nou był cieniem piłkarza, którym był w Sportingu. Od tamtego momentu zaczęła się jego wielka wędrówka po klubach. Quaresma reprezentował barwy takich drużyn jak Porto, Inter, Chelsea, Besiktas czy Al Ahly. Niestety w żadnym z tych klubów nie był w stanie wejść na wyższy poziom. Jego największym sukcesem jest wygranie Euro 2016 wraz z Portugalią, jednak bez wątpienia ten piłkarz mógł osiągnąć znacznie więcej. James Rodriguez. Zastanawiałem się, czy James na pewno pasuje do listy zapomnianych piłkarzy. W końcu Kolumbijczyk zrobił naprawdę niesamowitą karierę, a w jego prime wyceniany był na aż 80 milionów euro. Zachwycał wszystkich swoją grą i bez wątpienia należał do elitarnego grona najlepszych piłkarzy na świecie. Jednak właśnie. Zdecydowałem się umieścić tu Jamesa ze względu na to, że mam wielki niedosyt co do jego kariery. Jestem przekonany, że ten zawodnik mógł zdobyć o wiele więcej i utrzymać się na tym najwyższym poziomie znacznie dłużej. James dał się poznać światu w Porto, wraz z którym wygrał Ligę, Puchar oraz Ligę Europy. W wieku 21 lat został sprzedany do AS Monaco za 45 milionów euro. Miał status ogromnego talentu i udowadniał to na boisku. Jego przełomowym momentem w karierze był Mundial w Brazylii w 2014 roku, na którym James grał doskonale. Był królem strzelców tego turnieju. I to wszystko zaowocowało wielkim transferem do Realu Madryt. Na początku James świetnie się sprawdzał w Realu, jednak później miał pewne problemy i stracił miejsce w wyjściowej jedenastce, co przełożyło się na wypożyczenie do Bayernu. Bayern później zdecydował się na transfer definitywny, jednak James już nigdy nie wrócił na poziom, który prezentował w latach 2014-2016, które bez wątpienia były jego prime'em. Miał potencjał, by zostać zapamiętanym jako jeden z najlepszych i o ile jeszcze teraz James nie jest tak bardzo zapomnianym piłkarzem, to niestety może nim zostać w przyszłości. Mario Balotelli. Super Mario miał wszystko, by zostać jednym z najlepszych piłkarzy w historii. Jest wychowankiem Interu Mediolan, w którym zadebiutował w 2007 roku jako 17-latek. Po trzech sezonach spędzonych w Mediolanie trafił do Manchesteru City za 30 milionów euro i przyczynił się do ich historycznego mistrzostwa z 2012 roku. Po tamtym sezonie z kadrą Włoch awansował do finału Euro, a sam był jednym z bohaterów turnieju, szczególnie półfinałowego starcia z Niemcami. I choć później grał jeszcze w koszulkach takich klubów jak Milan, Liverpool czy Marsylia, to jego kariera wyraźnie wyhamowała. I wyhamowała jest tutaj najbardziej łagodnym określeniem. Dziś pamiętamy Mario Balotellego ze względu na jego kontrowersyjne zachowania oraz ze względu na to, że był to idealny przykład na piłkarza, który miał ogromny potencjał, którego nie był w stanie wykorzystać. I właśnie dlatego można go umieścić w dzisiejszym zestawieniu zapomnianych piłkarzy, ponieważ miał potencjał, który mógł mu zapewnić zapisanie się w historii futbolu jako kompletna legenda. Niestety mu się to nie udało. Włoski napastnik ma aktualnie 33 lata i reprezentuje barwy tureckiego Adana Demirsporu.
Julian Draxler. Draxler był wielkim talentem, Niemcy wiązali z nim nadzieję i widziano w nim przyszłość lidera środka pola reprezentacji. W Bundeslidze zadebiutował w 2011 roku jako 17-latek i dzięki temu jest w gronie najmłodszych debiutantów w historii rozgrywek. Jest wychowankiem Schalke, w którym występował od 2011 roku do 2015. W 2015 Draxler przeszedł do Wolfsburga, gdzie wszedł na kolejny poziom. W Wolfsburgu był kluczową postacią i jego dobre występy zapewniły mu transfer do PSG. Na początku w Paryżu widziano w nim ogromne nadzieje i miał być kluczową postacią francuskiego projektu. Jednak ogromna rywalizacja w składzie oraz nowe transfery sprawiły, że Draxler finalnie nie poradził sobie i został rezerwowym. W 2022 roku został wypożyczony do Benfiki, w której również Niemiec nie był w stanie wznieść się ponad przeciętny poziom. Dziś Julian Draxler reprezentuje barwy katarskiego Al Ahli i jego wartość transferowa wyceniana jest na 6 milionów euro. Ma on zaledwie 30 lat i spokojnie można stwierdzić, że zapowiadał się na znacznie lepszego zawodnika i mógł osiągnąć wiele więcej. Jest to kolejny przykład zmarnowanego potencjału i zapomnianego piłkarza. Douglas Costa, brazylijski skrzydłowy, który znany był z doskonałego dryblingu oraz umiejętności do kreowania okazji strzeleckich. Dał się poznać światu reprezentując barwy Szachtara Donieck, jednak jego najlepszy czas w karierze przypadł na lata 2015-2017. Przyczynił się do tego transfer do Bayernu Monachium, gdzie Costa idealnie wpasował się w taktykę Pepa Guardioli i był kluczową postacią drużyny z Bawarii. 12 lipca 2017 roku został wypożyczony na 2 lata z opcją wykupu do Juventusu, w którym również prezentował się bardzo dobrze. Jego dobra dyspozycja podczas wypożyczenia zaowocowała transferem definitywnym do włoskiej drużyny. 7 czerwca 2018 roku został oficjalnie zawodnikiem Juventusu, podpisując kontrakt z klubem do 2022 roku. Kwota transferu wynosiła 40 milionów euro. Niestety od tamtego czasu Douglas Costa wyraźnie schodził już z tej najwyższej formy i nie było to to samo co za czasów Bayernu. Brazylijczyk chciał sobie dać jeszcze jedną szansę do powrotu na najwyższy poziom i dlatego 5 października 2020 roku został wypożyczony do swojego byłego klubu, w którym czuł się najlepiej, czyli właśnie do Bayernu Monachium. Niestety nie udało mu się wrócić na ten najwyższy poziom i dlatego w maju 2021 roku po 11 latach występów w Europie Douglas Costa został wypożyczony do brazylijskiego klubu Grêmio, w którym rozpoczął seniorską karierę. Aktualnie Brazylijczyk ma 33 lata i wciąż gra profesjonalnie w piłkę. Reprezentuje barwy LA Galaxy, a Transfermarkt wycenia go na 1,5 miliona euro. Pedro rozpoczynał karierę w młodzieżowych zespołach katalońskiego klubu. Wówczas występował pod pseudonimem Pedrito. Debiut w seniorskim zespole FC Barcelony zaliczył 12 stycznia 2008 roku podczas wygranego meczu 4-0 z Real Murcią. Ówczesny prezes FC Barcelony, czyli Joan Laporta, uważał, że Pedro stanie się kluczowym piłkarzem klubu w przeciągu najbliższych 5 sezonów. Kariera Pedro nabierała rozpędu. Został powołany do reprezentacji Hiszpanii i swoją pierwszą bramkę strzelił przeciwko reprezentacji Polski w wygranym meczu 6-0. Pedro był solidnym zawodnikiem, ale nic poza tym. Większość swojej kariery nie odgrywał kluczowej roli i reprezentował barwy takich drużyn jak wcześniej wymieniona Barcelona, Chelsea, Roma czy aktualnie Lazio. Pedro wciąż jest profesjonalnym piłkarzem i Transfermarkt wycenia go na 1,5 miliona euro. To na tyle w dzisiejszym odcinku. Wiem, że poprzedni odcinek z tej serii bardzo przypadł Wam do gustu i cieszył się dużym zainteresowaniem, dlatego bardzo Wam za to dziękuję. Każdy lajk i każda subskrypcja bardzo dużo dla mnie znaczy. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie więcej tego formatu zapomnianych piłkarzy na moim kanale, to piszcie w komentarzach swoje propozycje, a ja wybiorę te najciekawsze i omówimy je w kolejnej części. Oczywiście, jeżeli ktoś z Was jeszcze jakimś cudem nie subskrybuje ostatniego gwizdka, to link do jego kanału znajdziecie w opisie. Dlatego dzięki, że oglądaliście do końca, słyszymy się już niedługo w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie i do usłyszenia. Miło było tutaj gościć. Do zobaczenia.